2, 3. Śpisz. Przenoszę cię w przestrzeń matki i diagnozuję, a przy okazji przyglądaj się temu, co się dzieje. Matko, zamknij tak. sobie oczy. Otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij. Powieki ciężkie. Zasypiają, nie masz nic czucia i władzy, ja całą twoją świadomość przenoszę na twoje pięty. Poruszaj nimi tak bardzo, bardzo delikatnie i powiedz mi, czujesz ich tam, że są? Są. Dobrze. W takim razie całą świadomość z pięt przenoszę na oczy fizyczne, otwórz je i powiedz, co zobaczyłaś na wprost, jak otworzyłaś oczy. Sufit. Dobrze. Masz tam na suficie jakąś lampę, albo jakąś plamę, albo coś takiego banalnie prostego, na co by można było zwrócić uwagę. Tak jest. Co to tam jest, powiedz. Jak jest sufit, taki jest brązowy pasek. Dobrze. Wybierz sobie jakiś tam jego fragment z tego paska i tak szeroko otwarte miej oczy, patrzysz na ten pasek. Robisz wyobraźni sobie zdjęcie tego odcinka, teraz zamykasz oczy i teraz patrzysz na ten odcinek, na tym zdjęciu, powiedz, czy widzisz tak samo, czy inaczej? Inaczej. Dobrze, to otwórz jeszcze raz oczy, bo tu chodzi o synchronizację, żeby cię synchronizować. Otwórz jeszcze raz oczy i znowu przyjrzyj się bardzo dokładnie, bo chodzi o to, żeby zapamiętać tak, jak jest i tak, żeby widzieć wyobraźni. I teraz powiedz, jak teraz widzisz. Czyli patrzysz oczami, przyzwyczajasz oczy do tego obrazu, zamykasz oczy i wyobraźni, starasz się przypomnieć sobie, jak patrzyłaś na ten obraz i dokładnie zobaczysz go tak samo. Jest tak? Jest tak. Tak samo, tak? Tak samo. Otwórz sobie jeszcze raz oczy. I teraz przyjrzyj się jeszcze bardziej dokładnie, tak bardzo, bardzo szeroko otwórz oczy i bardzo dokładnie się przyjrzyj temu elementowi, ponieważ ja za chwilę zapytam cię o pewien szczegół. A ponieważ nie wiesz, o co zapytam, więc musisz wszystkie szczegóły sobie zapamiętać, najdrobniejsze odcienie, kształty, cuda, niewidy, wszystko to z tym związane. Ja cię później zapytam o pewien szczegół, ty mi odpowiesz i to takie jest proste. Więc teraz... Bardzo szeroko otwarte oczy, robisz precyzyjne zdjęcie ze wszystkimi elementami. Zamykasz oczy i trzymaj ten obraz przed oczami, żeby nawet na ułamek sekundy nie zniknął, a ja całą twoją świadomość przenoszę na twoje pięty, łydki, kolana, uda, brzuch, plecy od kości ogonowej aż do podstawy czaszki, teraz na klatkę piersiową, a teraz na twoje serduszko. Powiedz, Beatko, jak pracuje twoje serduszko. Wolno, szybko, równo, nierówno, czy jest jakaś emocja. Skup się bardzo, bardzo mocno na nim i przekaż mi te informacje, które odbierasz. Ono szybko pracuje. Szybko, ale powiedz mi, z jakiego powodu, jakbyś określiła tą emocję, to dlaczego ona tak... Strach. Strach. Dobrze, Beatko, powiedz do niego na głos. Kochane serduszko, nie bój się, to jest tylko zabawa. Wszystko jest pod kontrolą. Kochane serduszko, nie bój się, to jest tylko zabawa. Powiedz tak w skali od 1 do 10, na ile zwolniło, uspokoiło się? Do 4, uspokoiło się. Dobrze, w takim razie, Beatko... A jak tak się wsłuchujesz w niego,
przyglądujesz mu się, to widzisz go jako żywy mięsień, taki pracujący, czy jakoś inaczej? Jako mięsień. Dobrze, weź teraz wyobraźni serduszko, że go bierzesz w dwie dłonie, przytul do siebie, pocałuj go i powiedz na głos: kocham cię, moje serduszko. Kocham cię, moje serduszko. Dobrze. I co ono odpowiedziało, albo jakie odczucie było, jaka myśl pierwsza, że co? Że kocha mnie. Dobrze. Czy już rozmawiałaś kiedyś z serduszkiem, czy pierwszy raz? Nie, kiedyś rozmawiałam. Bardzo dobrze, to cieszę się bardzo. Teraz połóż swoje serduszko na swoje miejsce i z taką miłością, cierpliwością, ale i wdzięcznością za to, że dla ciebie pracuje, przyglądaj się jemu, tak jak mama patrzy na śpiące swoje dziecko, a ja w tym czasie policzę do trzech, twoje serduszko będzie zwalniało coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej i zaśnie bardzo głębokim snem hipnotycznym. Jeden, dwa, trzy. Zasypia jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, a ty czujesz taki cudowny błogostan. Ten cały błogostan schodzi na całe twoje ciało. I teraz czujesz się w takim cudownym stanie. Ja policzę do trzech i przeniosę ciebie na twoją łąkę. Obojętnie, gdzie ona jest. Jeden, dwa, trzy. I jesteś na tej łące, rozejrzyj się dookoła, powiedz, czy ją znasz, czy nie znasz, czy już na niej byłaś, czy jesteś pierwszy raz. O, takie zwykłe informacje. No, byłam kiedyś na tej łące. To opowiedz mi ją ze szczegółami. Jaka jest, co na niej jest i w ogóle. Zielona jest. Tak. Są kwiaty żółte, kaczęce. Tak. I jest cisza. Czy są jakieś drzewa? No, tak, jest parę drzewek. Dobrze. A czy jest jakaś woda, staw, jezioro lub rzeka? Jest taki mały stawek. Dobrze. Wejdź w wyobraźni do tego stawu teraz. Woda jest bardzo czysta. To jest woda życia. I tak popływaj sobie, pobaw się w niej. Dobrze. Tu możesz się zanurzać pod tą wodę, oglądać wszystko, ten cały świat podwodny. I możesz się wynurzać, tu nie ma żadnego problemu z oddychaniem, nawet jak nie umiesz pływać, nie ma to żadnego znaczenia. Zwróć uwagę, że to jest taka fajna zabawa wyobraźni. Jest tak? Jest tak. Dobrze. I powiedz mi, co jest pod wodą? Pod wodą? Tak. Czarno. Czarno, ciemno jest, tak? Tak, ciemno, czarno, tak. Dobrze. Ja teraz doprowadzam do ciebie bardzo dużo takiej twojej energii, to jest białe światło. Ja zwiększam jego moc 1000-krotnie, biliardkrotnie i w nieskończoność nieskończoności. Takie światło twoje wchodzi do tej wody i ją oczyszcza i ona staje się czysta, przeźroczysta całkowicie. Oczyszczasz ją swoją energią i ona jest po prostu jak kryształ. Jest tak? Jest tak. Widzisz, jakie to jest proste? Dobrze. Teraz wychodzisz z tej wody, wychodzisz na brzeg, na trawę, stajesz. Powiedz, po której stronie ciebie słoneczko? Po prawej. Dobrze. Popatrz mu się tak prosto w twarz i na głos powiedz: kocham cię, moje słoneczko. Kocham ciebie, moje słoneczko. I co ono odpowiedziało? Że kocha też mnie. Bardzo dobrze. I ze słoneczkiem też rozmawiałaś, tak? Kiedyś. Dobrze. A jakie to uczucie, tak sobie teraz znowu porozmawiać? Ciepłe. Ciepłe, dobrze. Słuchaj, a powiedz, są chmurki na niebie? No, takie małe. Dobrze, to teraz unoszę cię do góry coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej i teraz przechodzisz przez chmurki i stoisz na tych małych chmurkach. Teraz chmury się jakby bardziej zbliżają. I stoisz na chmurach i dookoła ciebie tylko są chmury. Jak okiem sięgnąć są chmury, na tobą niebo i słoneczko, rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, czy widziałaś już kiedyś taką przestrzeń, czy pierwszy raz? I czy ona jest duża? To jest bardzo duża przestrzeń i ją widzę pierwszy raz. Dobrze. Pobiegaj sobie po tych chmurach, poskacz, pukaturlaj się, tak baw się jak małe dziecko. Szalej tam, dawaj nura w te chmury, wyskakuj, możesz tańczyć, możesz tutaj kurzyć tymi chmurami. Baw się tak na full i powiedz mi, czy fajna zabawa. Bardzo fajna zabawa. No to teraz tak wymyślaj jakieś tam zabawy, skoki i powiedz, czy tak się dzieje, jak ty chcesz. No dzieje się tak, jak to.
Widzisz, jeżeli coś chcemy świadomie, to wtedy się dzieje, jak my chcemy. Tak jak teraz tutaj. A jeżeli chcemy coś, a jesteśmy nieświadomi, to wtedy nie dzieje się. To, co ja zrobiłem, co ci opowiedziałem wcześniej, odłączyłem umysł i dlatego ty teraz się nie zastanawiasz, czy to możliwe, czy niemożliwe, tylko się po prostu bawisz. A w życiu normalnie ty chcesz się bawić, ale umysł mówi, po chmurach się nie skacze, nie fruwa się w powietrzu, po wodzie się nie chodzi, pod wodę się nie wchodzi, bo się można utopić, włącza ci programy i blokuje ciebie przed zabawą. Rozumiesz teraz? Wystarczy wyłączyć umysł i od razu zaczynają się dziać, wyglądałoby na to, że cuda, ale to nie są cuda, to są normalne rzeczy. Jak to w Biblii pisze, stanie wam się według waszej wiary. I dokładnie tak się dzieje. Wszyscy ludzie w co wierzą, nie ma znaczenia, czy to są religijni, czy niereligijni, ale w co wierzą, to mają. Dlatego, że żadnej prawdy nie ma, to wszystko to są pierdoły i dyrdymały. To ty decydujesz o tym, co jest i jak jesteś świadoma, to co decydujesz, to jest, a jak jesteś nieświadoma, no to po prostu nie wszystko jest. Niekiedy coś jest, niekiedy nie jest. Niekiedy kto inny za ciebie decyduje, kreuje, to takie to dziwne to jest, no ale tak już jest. Jeżeli sama będziesz decydowała, na pewno będziesz się dobrze bawiła i będzie tak, jak ty chcesz. A jeżeli oddasz komuś władzę, to ten ktoś będzie decydował, ale ty się nie będziesz ani dobrze bawiła, ani nic, bo to nie będzie twoja kreacja. Dobrze, słuchaj, teraz podskakujesz na tych chmurkach do góry i zaczynasz latać jak ptaszek. Lecisz w lewo, w prawo, wyżej, niżej, robisz fikołki, piruety. Powiedz mi, bardziej ci się podoba latanie, czy to bieganie po chmurkach? Latanie. Latanie. Dobre. To teraz wymyślaj jakieś ewolucje, wykonuj w powietrzu, jakie tylko sobie wyobrażasz. I powiedz, czy tak się dzieje, jak ty chcesz. Czasami tak, czasami nie. Dobrze. Zwróć uwagę na to, dlaczego raz się dzieje, a raz się nie dzieje. Co przeszkadza ci w tym, żebyś mogła robić to, co ty chcesz? Ludzie. Ludzie, dobrze. Chcesz usunąć wszystkich ludzi, którzy ci przeszkadzają? No pewnie. No i dobrze. Ja ci teraz daję potężną moc. Jesteś tysiąckrotnie większa i potężniejsza od tych wszystkich ludzi. Powiedz im, że już im dziękujesz, ale ich nie chcesz w swojej przestrzeni i nie chcesz, żeby oni ci przeszkadzali. I czy oni to rozumieją? Mam to powiedzieć? Tak. Niech te ludzie odejdą ode mnie. Niech odejdą z daleka. Ja już tych ludzi nie chcę. Dobrze. I teraz zobacz, czy wszyscy odeszli, zniknęli z przestrzeni, czy są jacyś ludzie w przestrzeni? Oni odchodzą. Dobrze. Odchodzą, ja oczyszczam przestrzeń, zamykam i już ich w twojej przestrzeni nie ma. Ty już będziesz żyła własnym życiem, własną kreacją. Będzie wszystko się działo tak, jak ty chcesz. Przyjmujesz tak? Przyjmuję, bardzo chętnie. I tak jest. Dobrze. W takim razie teraz tak sobie latasz. Tam w oddali widzisz najwyższą górę świata. To jest najwyższa góra, ona jest ośnieżona. Tam są wieczne śniegi na jej szczycie. Ona wystaje bardzo wysoko ponad chmury, a sam czubek jest równo ścięty jak stół i ten placyk jest wielkości stołu. I ty lecisz teraz w górę coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, a teraz lądujesz bosymi stopami na szczycie tej góry. I teraz, jak już powiedziałem, stoisz na tej górze, na szczycie, zbocza są ośnieżone, tam na dole bardzo, bardzo nisko, daleko na dole są chmury, po których biegałaś, nad tobą jest niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, czy teraz, tu na tej górze jest większa przestrzeń, czy taka sama jak na chmurach? Taka sama przestrzeń. Dobrze. Powiedz mi, a niebo jest takie same jak na chmurach, czy tutaj wyżej jest jakieś inne? Takie same. Takie same, dobrze. I słoneczko tak samo świeci, tak? Tak, cieplutkie. Dobrze. Matko, tu są bardzo silne wiatry. Tu są tak silne wiatry, że wszystko, co naporywają, zamieniają w pył. I już się to nie może odbudować. A ja jeszcze zwiększam ich prędkość do 100 tysięcy biliardów kilometrów na ułamek sekundy. One teraz zrywają z ciebie całe twoje ubranie, ty tu stoisz nago. One to ubranie zamieniają w pył i jest taka chmurka pyłu za tobą. Powiedz mi, jak się czujesz nago? Nago? Normalnie. Normalnie. Dobrze. Powiedz mi, czy można cię bardziej rozebrać? Chyba nie. Dobrze. To teraz patrz. Wiatry zrywają twoją skórę.
twoje mięśnie, twoje wnętrzności, wszystkie twoje ciała, zmysły, umysły, kary, klątwy, winy, jakieś złorzeczenia, śluby, pieczęcie, umowy, absolutnie wszystko to, co powstało w twoich wyobraźniach jako prawdy twoje, nie twoje, narzucone, nakazane, wszystkie te niezrozumienia, emocje, absolutnie wszystko. Teraz te wiatry porywają to i oczyszczają ciebie całkowicie, że tylko tu zostaje czysty szkielet. Ja to resztę wszystko te wiatry porywają, zamieniają w pył i robią taką wielką chmurę pyłu szarego. I powiedz mi, jak się czujesz, jak wyglądasz jako szkieletorek? Lekko. Lekko, dobrze. A poskacz, poruszaj rączkami, szczęką, powiedz, czy klekoczesz, grzechoczesz, jak to jest? No, czuję się bardzo lekko. Dobrze, powiedz mi, czy chcesz tak wyglądać jak ten szkieletorek, czy też go mamy skasować? Ja chcę po prostu się czuć lekko. Dobrze, w takim razie teraz wiatry porywają ten szkieletorek ze wszystkim, co ciebie stanowiło, absolutnie wszystkim. Wszystko, co jest jawne i ukryte i nawet to, o czym nigdy się nie miałeś dowiedzieć, te wiatry porywają i absolutnie całą karmę, wszystkie powiązania karmiczne i różne inne, wszystko zamienia w pył i do tej chmury wielkiej podaje. Ja teraz biorę tą chmurkę po ubraniu, też do tej chmury i teraz wszystko, kim, czym byłaś, jesteś i kiedykolwiek będziesz, jest w tej chmurze. Teraz w tą chmurę uderza potężny piorun i żywym ogniem wszystko spala i to znika. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A ty jesteś od tego wszystkiego wolna na wieki. Powiedz, co poczułeś w związku z tym i jak się czujesz? Czuję się bardzo lekko i wolna. Czyli tak jak chciałaś, tak się teraz czujesz. Tak, dokładnie. Jakie to uczucie, tak chcieć i tak poczuć się? Jakie to uczucie? No, uczucie lekkości. Dobrze, tylko chodzi mi o to, że myśląc o tym, że ty tak chcesz, nie mogłaś tego osiągnąć. Teraz osiągnęłaś to i chcę, żebyś bardziej mi opisała to właśnie, dlaczego wcześniej nie mogłaś tego osiągnąć, a teraz tak łatwo osiągnęłaś. Popracowałam nad tym? Czyli się przygotowałaś do tego, tak? Przygotowałam, tak, właśnie. Dobrze. Beatko, powiedz mi, jak wyglądasz na tej górze? Na tej górze? Jak ja wyglądam? Tak. Zadowolona jestem. Zadowolona jesteś, czyli normalnie wyglądasz? Normalnie wyglądam, zadowolona, cieszę się. Dobrze, słuchaj, teraz bardzo potężny piorun, tysiąckrotnie większej mocy, uderza w ciebie, spala twój wizerunek i wszystko znika i nie ma nic. Jest tak? Jest tak. Dobrze, a teraz powiedz mi, jak wyglądasz? Jak ja wyglądam? Tak. Spokojnie. Wyglądasz jak kobieta, czy jak mężczyzna, czy w ogóle nie wyglądasz? Jak ja wyglądam? Jak kobieta. Jak kobieta. Tak samo jak wcześniej? Tak. Dobrze. Piotruś? Tak. O co tu chodzi? Skoro ja spaliłem wszystkie wyobrażenia Beaty, to dlaczego ona widzi się dalej jako kobieta? O co tu chodzi? Co tu jest takiego, co potrzebuje jakiegoś rozwiązania, żeby to usunąć? Się wcześniej pokazało tak jakby po piersie, od którego światło biło. Co to jest? Właśnie nie wiem. To jest po piersie z jakąś twarzą, ale tylko światło od tego bije jakby. Dobrze, zapytaj się tego czegoś, kim, czym jesteś. Kim, czym jesteś? Jakby wspomnieniem, życiem. Powiedz, żeby ci opowiedziało swoją historię. Żebyśmy poznali, co to jest, z czym mamy do czynienia. Sobie swobodnie żyło i swobodnie odeszło. Coś takiego. To zapytaj, czego chcę. Czego chcesz? Jakby... przejścia dalej? Dobrze. Skoro tego chcę, ja otwieram taki portal do tego, gdzie ono chce przejść i przeprowadź to.
Jak przejdzie, zamknij portal za nią. Dobrze. W takim razie tego nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Beatko, powiedz mi, co poczułaś w związku z tym, jak się teraz czujesz? Czuję się super. Dobrze, bo coś było takiego, nie będziemy wnikali w co, bo to nie ma sensu, ale coś było takiego, co powodowało twoje wszystkie kłopoty, absolutnie wszystkie. Teraz zostało to odprowadzone i tego nie ma. Koniec. Od tej chwili będziesz mogła sama decydować, kreować, wybierać to, co ty chcesz i tak się będzie działo. Chodzi o to tylko, żebyś sama siebie nie przestraszyła, że coś chcesz i tak się dzieje. Rozumiesz? Żebyś z tego korzystała rozsądnie, mądrze, bo tu też się można zapętlić, wiesz? Można po prostu zacząć, ja dam swój przykład, był taki moment, w którym to osiągnęłem, no i zacząłem się bawić tym, że mówiłem sobie coś, od razu się to pojawiało, no i ja tak powoli zacząłem gromadzić te dobra, które same przychodziły. I tak się zapchałem, że zapchałem cały dom, zapchałem wszystkie miejsca wolne i okazało się, że zaśmieciłem się na amen tak zwanym chcieństwem niepotrzebnym, bo to nie było potrzebne, bo co innego jak chcesz coś, co ci jest potrzebne do czegokolwiek, to się pojawia i masz, ale jeżeli zaczynasz się bawić tym, że chcesz, to coś tam przychodzi i ty to odkładasz na półki, do szaf, do garaży, do pokojów, to wszystko zapychasz sobie, całą przestrzeń. No i później masz problem, bo tak, wyrzucić, no nie możesz rzucić, bo to są rzeczy nowe. Rozdać, no nie każdy to poszanuje i coś z tym zrobi. I zaczynasz robić magazyn sobie z domu, a twoja przestrzeń jest przez to ograniczona. Rozumiesz? Bo jest coraz mniej miejsca. I żeby do tego nie doszło, to tylko zawsze chciej to, co ci jest potrzebne na dany czas. To, co ci potrzebne, nic na zapas. Rozumiesz? I wtedy zawsze cokolwiek będziesz chciała, to zawsze będziesz miała. Okej. Dobrze, w porządku. W takim razie teraz ja przenoszę ciebie znowu na twoją łąkę i znowu jesteś na swojej łące. I powiedz mi teraz, jak teraz twoja łąka wygląda? Tak samo, czy to jest inna już? No, ona jest taka sama. Zielono jest, spokojnie, kwiatki są. Jak się czujesz na tej łące? To jest bardzo super. Dobrze. Teraz... Czuję się bezpieczna. Aha, czyli do tej pory nie czułaś się bezpiecznie? Nie. Dobrze, to teraz odczuwasz to bezpieczeństwo jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Wchodzisz coraz głębiej w tą emocję, energię, ten program bezpieczeństwa. Jesteś bardzo bezpieczna, a teraz jesteś bezpieczeństwem. Po prostu cisza, spokój, równowaga. Powiedz, jakie to uczucie osiągnąć taki stan? Taki stan osiągnę, to jestem najszczęśliwsza na świecie. Dobrze. Powiedz mi, co byś jeszcze chciała osiągnąć? Czym przyszłaś na sesję? Co jeszcze chciałabyś uzdrowić, naprawić, zrozumieć, rozwiązać? Zrozumieć, żebym się czuła bezpieczna, żeby źli ludzie ode mnie odeszli. No to słuchaj, źli ludzie już odeszli, bezpieczna, już powiedziałaś, że się czujesz, czyli już o tym nie rozmawiamy, bo tego już nie ma. Już czyli nie ludzi ma, nie ma, a bezpiecznie się czujesz, czyli już jest wszystko dobrze. Co jeszcze? To jeszcze, no, karma oczyścić, ale to już będzie oczyszczone. Czyli... Nie, już jest, karma jest oczyszczona. Czyli tak. Chyba by na ten dzisiejszy dzień by było wszystko, jest w porządku. Dobrze, w takim razie teraz ja przenoszę cię znowu na chmury i znowu jesteś na chmurach. Stoisz na chmurach i dookoła ciebie są tylko chmury i wielka przestrzeń. Powiedz mi, czy twoja mama, tato żyją? Mój tata nie żyje, moja mama żyje. Dobrze. To teraz na tych chmurach pojawia się i tato, który nie żyje, niby i mama, która żyje, obydwoje się pojawiają. Przywitaj ich. Dzień dobry, mamo i tato. I to tato wygląda na nieżywego, czy nie? Tato wygląda jak na żywego. Dobra, zapytaj się, gdzie on jest, co robi, czy śmierć istnieje, o co tu z tą śmiercią chodzi, o takie zwykłe rzeczy wypytaj się go. Niech ci opowie. I co mówi? Co mówi? Że jest zadowolony. I że jest wszystko dobrze. Wszystko dobrze, tak. Aha, a mama co na to mówi?
A mama to jak to mama zawsze jej coś rysuje. Dobrze. Słuchaj, ja bym chciał, żebyś się z nimi pogodziła, nawet jeżeli jesteś pogodzona, bo to nie ma znaczenia. Jeżeli cokolwiek było, to wybacz tatowi, jeżeli cokolwiek było z mamą, wybacz wszystko mamie, proś ich o wybaczenie, jeżeli ty im uczyniłaś świadomie czy nieświadomie jakąś krzywdę i wybacz samej sobie, że brałaś udział w jakichś zdarzeniach, no po prostu o których nawet niekiedy nie wiesz, bo byłaś na przykład nieświadoma. Chcę, żebyście się z rodzicami pogodziła tak na wszystkich poziomach. Jak to zrobisz, to im powiedz. No, przepraszam mamo i tato. Pogodziliście się, tak? Tak, pogodziliśmy. Dobrze. Tak. Jeszcze przed śmiercią mojego taty też się pogodziliśmy. Aha, czyli było wszystko dobrze. No to super. W takim razie teraz jest ostateczne oczyszczenie. Ja was oczyszczam ostatecznie, ponieważ żeście się pogodzili. Zamykam wszystkie programy karmiczne, zobowiązania, długi, wszystkie jakieś emocje, jakieś tam bóle, żale, czy jakieś inne historie, wszystko zamykam, to znika. Nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Pożegnaj się z tatem, bo tato już odprowadzę do innego świata, do którego należy, żeby był szczęśliwy, mógł sobie żyć, rozwijać się. Do widzenia. A mama wraca na ten poziom jeszcze sobie doświadczać. Dobrze, w takim razie tatę twojego odprowadzam, on odchodzi do swojego świata szczęśliwości, mama wraca do swojego życia, a ty tutaj zostajesz jeszcze i teraz przenoszę cię na środek oceanu. Stoisz na środku oceanu, tak jak stałaś na chmurach, teraz stoisz na tafli wody, na środku oceanu i rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, jak wielka przestrzeń dookoła ciebie jest. Dużo. Duża przestrzeń. Dobrze. W takim razie teraz ja specjalną mocą, 1000 razy większą niż potrzeba, chwytam i wyrywam z ciebie twój umysł, wszystkie klątwy, kary, winy, byty, programy jakieś, złorzeczenia, nie wiem, jakieś czary, mary, pierdoły, drdymały. Wyrywam wszystko i trzymam przed tobą ściśnięte to wszystko, co wyrwałem z ciebie, z czego cię uwolniłem. Trzymam to w rękach, przed tobą, w bezpiecznej odległości i powiedz, z czego cię uwolniłem. Co z ciebie wyrwały? Wszystko zło wyrwało się ode mnie. Dobrze, mam to spalić żywym ogniem bezpowrotnie. Chcesz się uwolnić od tego na wieki? Chcę uwolnić się od tego na wieki. Niech to idzie daleko ode mnie. No, musimy to spalić, żeby to nie wróciło. I teraz widzisz, ja to zanoszę do słoneczka. Centralne słoneczko to zjada żywym ogniem. Spalaj, to znika. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie. Ty coś ostatecznie od tego wolna na wieki. Powiedz, co poczułeś w związku z tym? Jak się czujesz? No, czuję się wolna. Dobrze, a powiedz mi, jak czujesz w głowie? Czujesz taką pustkę, spokój? Spokój. Czy już czułaś kiedyś taki spokój, czy pierwszy raz? Pierwszy raz. Zawsze coś tam było w tej głowie. Dobrze. Teraz ja teraz wypełniam twoją głowę twoim własnym światłem, twoją własną energią. Wypełniam, zamykam aurę i nikt ani nic tam się nie może już zagnieździć w tej głowie. I teraz będziesz miała tylko ciszę, spokój i będziesz się cudownie czuła. Przyjmujesz tak? Przyjmuję, tak bardzo chcę. Dobrze. Powiedz mi, czy jeszcze masz jakieś życzenie, cokolwiek? Coś jeszcze byś chciała, czy to jest wszystko? No, jeszcze mam jedno życzenie, mam tutaj takich upierdliwych sąsiadów, żeby oni też odeszli ode mnie. Bardzo dobrze. W takim razie teraz ja przenoszę ciebie na chmury, stoisz znowu na chmurach i teraz przed tobą stają ci sąsiedzi, przywitaj się z nimi, porozmawiaj z nimi, dlaczego oni są upierdliwi, o co im chodzi, dogadajcie się, żeby sobie nie tworzyć konfliktów. To jest sprawa tylko dogadania. Tak normalnie nie możecie się dogadać, ale teraz tu z nimi się możesz dogadać. Wytłumacz im, co ty chcesz, zapytaj się, czego oni chcą, dogadajcie się i jak się tu dogadacie, tak będzie już z sąsiadami normalnie. Dobra? Jak się dogadacie, wszystko ustalicie, co i jak, pogodzicie się tak, żeby było między wami zgoda i wszystko, to mi powiedz. Dobrze. Dobrze, że się pogodziłam z tymi moimi sąsiadami. Dobrze.
Już im wybaczyłam, co oni krzywdy porobili, ja już im wybaczyłam. Dobrze, w porządku. Ja teraz biorę ciebie i ich, oczyszczam was wszystkich w centralnym słoneczku, wszystkie żale, bóle, te krzywdy, nieporozumienia, wszystko to spalam, wymazuję z pamięci i już tego nie ma, nie było, nigdy nie będzie. A wy będziecie się do siebie uśmiechać i już nie będziecie mieć z sobą do czynienia. I tak już jest. Czy jeszcze byś coś chciała, czy to jest wszystko? To już wszystko na dziś. Dobrze, w takim razie teraz ja przenoszę cię znowu na twoją łąkę. Znowu na tej łące jesteś. Powiedz, czy to jest ta sama łąka, czy inna i co się na niej zmieniło, czy nic się nie zmieniło? Na tej mojej łące się zmieniło. Co się zmieniło? Powiedz. Co się zmieniło? Ta łąka jest trochę większa, się zrobiła. I trochę cieplej na tej łące, jakby się słonko by trochę więcej grzało. Aha, dobrze, to teraz tak sobie tam pochodź, pozaglądaj wszędzie, tak o się poprzyglądaj kwiatuszkom i roślinkom. Piotruś, czy masz coś jeszcze do dodania ze swojej obserwacji, ze swojej diagnozy? Tylko, że tego czepów energetyczny był słaby, a teraz się zwiększył. Jak wygląda przestrzeń Beatki teraz po tej całej sesji? Się poszerzyła. Dobrze. Sprawdź teraz od najwyższego poziomu do najniższego, czy jest przepływ informacji, energii, czy nie ma nigdzie blokad, jakichś przerw, jakichś zakłóceń. Jest dobrze. Dobrze, w takim razie ja zabezpieczam, Beatko, całą twoją przestrzeń i nikt ani nic nie może ci już denerwować, przeszkadzać. Pamiętaj, od tej chwili do ludzi uśmiechaj się, nic więcej, tylko się uśmiechaj. Nie rozmawiaj z nimi, tylko się po prostu uśmiechaj i to jest wszystko. Chodzi o to, że oni sami muszą się uspokoić też, rozumiesz? Po prostu nie rozmawiasz, nic, zajmujesz się tylko swoimi sprawami. Takie zwykłe dzień dobry i to jest wszystko, nic więcej. Po prostu uśmiech, nic więcej, bo w ten sposób będzie się ta cała przestrzeń uzdrawiała tak ostatecznie, bo ona już jest uzdrowiona, tylko teraz trzeba, żeby to wszystko jakby tak dojrzało. Tak, tak, dobrze. Ja policzę do trzech, wybudzisz się, będziesz się cudownie czuła i tak ci to zostanie. 1, 2, 3. Jesteś tu i teraz. Powiedz, jak się czujesz. Bardzo fajnie. Dobrze. Batko, posłuchaj, teraz tak. Sesja jest zrobiona, jest wszystko zrobione, jak się należy. Teraz tylko trzeba jeszcze jedną rzecz zrobić. To już jest twoja praca domowa. Przez miesiąc czasu, przynajmniej raz dziennie, słuchać tej sesji. Kładziesz się do łóżeczka, włączasz se to nagranie i go słuchasz, odpowiadając na głos. Nieważne, że już tam odpowiadałaś. Będziesz odpowiadała na głos, jeszcze raz będziesz to wszystko robiła i przez miesiąc czasu musisz to wszystko robić w kółko, żeby twój system zapamiętał, że to wszystko zostało zrobione. Dlatego, że nie masz już tamtego umysłu, bo ja to usunęłem, te badziewie, i teraz będziesz tworzyła nowy umysł, który będzie słyszał, że jest dobrze, że jest wszystko naprawione, że ty jesteś szczęśliwa i że ty możesz wszystko robić. I zawsze jak będziesz tam na chmurkach czy coś, to baw się, lataj, tańcz, śpiewaj. Chodzi o to, żebyś w czasie tej sesji bawiła się, naprawiała, uzdrawiała, że jeżeli się coś pojawi takiego, co będzie do naprawienia, uzdrowienia, będzie chciało rozwiązania jakiegoś, to zawsze zrób to najprostszą metodą. Wybaczam tobie, proszę ciebie o wybaczenie i wybaczam sobie, że brałam udział nieświadomie w tym, co się tam zdarzyło. No i w ten sposób będziesz uzdrawiała te wszystkie sytuacje, które by się mogły pojawić, jakby coś było nieuzdrowione i to działa niesamowicie. To nie musisz nic więcej robić. Wystarczy, że to będziesz robiła w tych sesjach. Mówię, a w życiu wszystko będzie coraz lepiej. I tylko być obserwatorem, dobrze się bawić i korzystać z tego, że jest cisza i spokój. Nie szukaj tego szumu, zamętu, tego hałasu, tego wszystkiego, co było wcześniej, bo tego już nie ma. Rozumiesz? Ciesz się tą ciszą i spokojem. Jak będzie taka sytuacja, że będziesz potrzebowała jeszcze jakiegoś wytłumaczenia czy coś, to wystarczy, że mi tutaj napiszesz na Skype'ie, że na przykład tam chcesz jakieś wytłumaczenie albo jakąś poradę, napisz, a ja jak będę miał czas, ja ci odpiszę.
Rozumiesz? Ja chodzi rozumiem. O to, żebyś miała, jakbym miał umysł twój jakieś pytania, to wystarczy, że napiszesz jedno, nawet jak 10 pytań napiszesz, nic się nie stanie, bo ja i tak odpowiem tylko wtedy, gdy będę mógł. To nie jest tak, że ja od razu odpiszę, bo nie zawsze od razu mam czas. I w ten sposób ty odpowiesz swojemu umysłowi i on się odwali. Rozumiesz? Bo to, rozumiem, tak, bo to tak działa, że jeżeli dziecko nie wie, to mówi, a dlaczego, a dlaczego. A jak się dziecku wytłumaczy, to ono nie mówi dlaczego, tylko już wie. I tak samo jest z umysłem. Umysłowi trzeba wytłumaczyć, dlaczego to czy to jest, bo inaczej on ma pytania i robi taki zamęt sztuczny, niepotrzebnie. Beatko, za chwilę przerzucę ci to nagranie, ściągnij sobie go na komputer i tak jak powiedziałem, słuchaj codziennie. Tu jest wprowadzenie w ten stan błogości, wyprowadzenie. Niczym się nie przejmuj. Kładziesz się wygodnie, zakładasz te słuchawki z mikrofonem po to, żebyś słyszała dobrze to nagranie i tam odpowiadasz na pytania, mimo że już odpowiadałaś, na przykład to nie ma znaczenia, bo odpowiedź może być inna, więc mówisz inną, ale musisz mówić na głos. Bo inaczej możesz wytworzyć umysł, który będzie cię usypiał i nie osiągniesz nic. Jak będziesz dobrym, pilnym uczniem, sama dla siebie, osiągniesz sukces. Bo tylko gdy człowiek jest konsekwentny, osiągnie sukces. Bo to reszta, to wszystko, to jest tylko taki bajer. Większość ludzi wymyśla jakieś pierdoły, dyrdymały. Nie ma innej drogi, jeżeli sama nie skorzystasz ze swojej sesji i nie będziesz się uświadamiała na swojej prawdzie, a ta sesja jest twoją prawdą, to jak możesz cokolwiek uzdrowić czy naprawić? A pozbyłaś się tego całego miszu-maszu. Dobrze, Beatko, wszystkiego dobrego.